zapraszam do krainy tej baśniowej. Wszyscy dobrze o tym wiecie. Wróżki różne są na świecie. Wróżki chude, wróżki mądre, bardzo szybkie i powolne. Lecz ja jestem wróżka dobra, miła, co świat cały mam przychyla. I polecą w świat do dzieci. Nie przylecą samolotem, ale dotrą tam, gdzie chcecie. Z nimi bajki całkiem nowe, tak jak babcie odlotowe. Kim są latające babcie? Latające babcie to przede wszystkim panie, chociaż ostatnio dołączył do nas także latający dziadek. Wszystkie te osoby połączyła wspólna pasja, pasja pisania. Postanowiliśmy pisać dla dzieci. Piszemy bajki, wiersze, opowiadania, a potem latamy z tymi utworami do dzieciaków, do szpitali, do domów dziecka, do przedszkoli, do szkół, do bibliotek. Czytam głównie w bibliotece dla dzieci w wieku, znaczy w klasach od 1 do 3. I dzieci ukochały sobie Tuwima i ukochały sobie Brzechwę. Ale w momencie, kiedy zachęciłam też latające babcie, żeby przyłączyły się do grupy tych czytających babci występujących w szkole, czytam dzieciom właśnie utwory, wiersze i opowiadania moich koleżanek.